Witamy w magazynie FLS Weekend. Jesteśmy po 14 tygodniu rozgrywkowym, a więc przyszła pora na podsumowanie sytuacji w każdej z lig. Dzisiaj ze mną jest Piotrek Seweryn, a więc nasz ekspert od spraw ligowych. Cześć Piotrek. Cześć Kuba, witam wszystkich. Tradycyjnie po tym, jak przeanalizujemy sytuację w każdej z lig, zapraszam na gracza tygodnia, najlepsze zagrania tygodnia, a także futbolową Ligę Śmiechu. Tak jak wspomniałem, z Piotrkiem będziemy analizować sytuację w każdej z poszczególnych lig. Rozpoczynamy od Ligi A. Tutaj bezapelacyjnie na pierwszym miejscu sezon kończy drużyna Grodu Zenitu i trzeba przyznać, że jest to jeden z lepszych wyników w ostatnich sezonach. No tak, 13-0-0. Rzadko się zdarza w Lidze A. No tutaj trzeba sobie otwarcie powiedzieć, no Grodu Zenit zdominował te rozgrywki, pokonał wszystkich swoich konkurentów, także obronił tytuł, więc tytuł idzie w jak najbardziej zasłużone ręce. Przede wszystkim zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu z TB Edukacją, więc można powiedzieć, że raczej tytuł nie był zagrożony od pewnego momentu i trzeba przyznać, że zasłużenie wygrali. Jak najbardziej, no tutaj prezentowali fajną piłkę, bardzo ofensywną, no najwięcej strzelonych goli, jedyni, no tutaj resztę stawki odstawili o 60 bramek, 70 bramek zdobytych, więc no to jest różnica naprawdę kolosalna. Tuż za mistrzem Grodu Zenitem drużyna TB Edukacji, na trzecim miejscu Rafis i trzeba przyznać, że jest to chyba delikatne zaskoczenie, jeżeli chodzi o górną połówkę, bo wielu stawiało, że medal zdobędzie drużyna 34. No tak jest tutaj było, że GeoTeb 34 powinny między sobą rozstrzygnąć kwestię mistrzostwa. Nieoczekiwanie dość wmieszał się to Rafis i jest to jak najbardziej dla mnie zaskoczenie na plus tego sezonu. Dość niespodziewanie właśnie Rafis znalazł się ponownie na podium, wraca na to podium Ligi A. Natomiast jeśli chodzi o TB Edukację, no to wiadomo, że zespół Radka Targosza, no co sezon jednak liczy się dla niego tylko mistrzowski tytuł, no i drugie miejsce, dwie porażki, no to jednak chyba zostanie w ekipie przyjęte jako rozczarowanie. No właśnie, gdybyś miał poza TB Edukacją, która mimo wszystko skończyła na drugim miejscu, gdybyś miał wskazać drugie takie rozczarowanie, jeżeli chodzi o Ligę A? Znaczy mam dwa, GDA i Cybermachina. Po tych zespołach, po tym co prezentował w poprzednich sezonach, no spodziewałem się jednak znacznie więcej, no tutaj zupełnie inne składy, jeżeli tak, chodzi tak. O no, GDA też rzadko kiedy w takim optymalnym naprawdę składzie przychodziło, natomiast Cybermachina tutaj no problemy ze skutecznością też. Słupki, poprzeczki, Krzysiek Romiec po jednym ze spotkań mówił, że już mają dość tego aluminium i cały czas w dalszych spotkaniach ponownie je obijali, więc tak jest, także tutaj wynik no nawet bym powiedział zdecydowanie poniżej oczekiwań. Cybermachina bodajże przecież brązowy medal miała w poprzednim sezonie, więc z hukiem zlatuje z podium. Tuż przed nadkreską, ledwo kończąc. Do Ligi B spadają drużyna Piratów, Delty Dębica, Delfi oraz Valposiano. No, tak jak zawsze jest co sezon mówione, że tutaj los Beniaminków w Lidze jest ciężki, no to faktycznie przekonaliśmy się o tym dobitnie. 4 z 5 spadnie, jedynie Sławmont był w stanie nawiązać faktycznie wyrównaną walkę tutaj. Trzeba przyznać, że radzili sobie po tym, jak awansowali do Ligi. Nie, tak, jasne. No tutaj ten transfer Kawy jednak zrobił swoje, no i także on też troszkę na swoich barkach tutaj pociągnął ten zespół. No do dobrego miejsca w górnej części tabeli w końcu. Przechodzimy do Ligi B1. Tutaj, tak jak w Lidze A, Grodu Zenit bezapelacyjne zwycięstwo Stomatologii Stópka, która no, była poza zasięgiem dla pozostałej ilości drużyn. No dokładnie, tutaj bilans kapitalny. Tutaj dziś 11 zwycięstw, tylko jeden remis, także tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, tak jak było przed sezonem. Łukasz Stupka mówił, że ich celem jest awans do Ligi, a ten został wywalczony w Cuglach. No i bardzo jestem ciekaw właśnie, jak ten zespół będzie się spisywał w elicie no, na wiosnę. Zanim zapytam o plus Ligi B1, to w ciemno obstawiam, że jest to dla ciebie pizzeria futbolu. No tak najbardziej, jak rozmawialiśmy w połowie sezonu, że ja się zastanawiałem, czy im wystarczy tutaj paliwa do końca rozgrywek, no to udało się im. Bardzo ważny mecz wygrany dla nich w ostatniej kolejce z drużyną Biszaki. Wiem, że tam emocje były do samego końca. Zwycięski remis, tak, było 3-3 i w pewnym momencie sytuacja na 4-2 w zasadzie wydawało się 100%, która mogła już definitywnie zamknąć ten mecz, a w efekcie bramka wyrównująca i do samego końca pizzeria musiała drżeć o ostateczny wynik. Tak, no jednak tutaj wytrzymali napór Biszaki, wywalczyli ten cenny remis, no i witają się też z najwyższą klasą rozgrywkową dzięki temu. No właśnie, Biszaka na trzecim miejscu podium, no, taka chyba optymalna pozycja, czy mimo wszystko rozczarowanie?
No z Bishaką to jest właśnie tak, że ona czasami notuje te takie wpadki, które potem nie pozwalają mierzyć się w jej, o najwyższe cele w walce. No w tym sezonie bodajże chyba dwie porażki na początek. No to już zawsze taka sytuacja, jeżeli drużyna chce walczyć o mistrzostwo czy awans, no to mocno komplikuje sytuację. Potem oczywiście 9 zwycięstw, remis, 107 najwięcej goli strzelonych w lidze, więc... Fantastyczna forma, jeżeli chodzi o to, jeszcze trzeba przyznać, wcześniej ze stomatologą Stopką Wojtka przybyła, który połowę goli zdominował tę ligę. Połowę goli dla drużyny strzelił. Też tutaj na pewno sukces Łukasza Stopki, no że Wojtek pojawiał się na tych meczach jednak w miarę regularnie, chyba praktycznie na wszystkich był. No i jeżeli był już na boisku, to faktycznie robi różnicę, chociaż bez niego też drużyna prezentuje się całkiem, ma tam, jest to wtedy w jednym meczu bodajże Kozioł przejął rolę tam super strzelca, 5 goli strzelił, no i też stomatologia sobie poradziła jakoś. Czy poza wymienionym plusem i minusem są dla Ciebie tutaj jeszcze jakieś zaskoczenia w tej lidze? Wiemy, że do Ligi C spada drużyna Armagedonu ZSK 97, a no, także Amplusa, została wykluczona pod koniec rozgrywek. ZSK i Armagedon, czyli dwójka Beniaminków, no to wiadomo, że tak to właśnie z Beniaminkami bywa. Natomiast na minus na pewno Czyżyny. Jednak to jest tak doświadczony zespół. Wydaje mi się, że kadrę na pewno ma solidniejszą niż na miejsce tuż nad strefą spadkową. Dziwny sezon w moim wykonaniu w GST. W zasadzie można powiedzieć, że dwa sezony w jednym rozegrali. Tutaj 6 porażek, potem 6 zwycięstw. No i miejsce w piątym, czyli nie aż taka obsuwa w porównaniu do sezonu wiosennego. Wydaje mi się, że muszą uznać ten sezon za mimo wszystko bardzo udany. Tak, no i teraz trzeba się zacząć zastanawiać, bo jeżeli utrzymają ten skład, a wydaje mi się, że to bardzo prawdopodobne, no to... I duet Szymszarowów. Tak, no to na wiosnę, jeżeli będą grali od pierwszej kolejki, no to GST będzie na pewno, trzeba się będzie wymieniać tą drużynę w gronie tutaj faworytów tej ligi. A nie wydaje ci się, że drużyna Deka Logistics po fantastycznym początku sezonu troszkę opuściła? Spuściła stonu bardzo mocno. Tutaj potem punkty w końcówce sezonu naprawdę ciężko było gromadzić. No i stąd miejsce też wydaje mi się poniżej oczekiwań, ponieważ ten zespół jak jest w pełnym składzie, to stać tutaj na pewno na odnoszenie lepszych rezultatów. Trzecią ligą, którą będziemy omawiać, jest Liga B2 i tutaj po raz trzeci trzeba przyznać, że faworyt był tylko jeden i faworyt nie zawiódł. Tak jest, Amber tutaj, tak jak wszyscy chyba, nie wiem, czy ktoś obstawił tutaj mistrza przed sezonowym typowaniu kogoś innego niż Amber. Z tego co pamiętam, to największy procent głosów właśnie był dla Amberu z wszystkich lig. Tak, no mistrza. I tutaj w zasadzie od początku do końca tutaj dominacja w tej lidze, jedno potknięcie, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to było potknięcie, ponieważ remis z Maestro w zasadzie w niczym nie zaszkodził tej drużynie. Jedna porażka na sam koniec, która już nie miała wiadomo żadnego znaczenia. No tutaj dużo frajdy sprawił chłopakom ten tytuł, także być może taki sezon w niższej lidze był dla nich też przydatny. Pozwolił tak na nowo, tak powiem, zajawić się tą ligą i myślę, że na wiosnę w lidze powinniśmy stare, dobre Amber obejrzeć. Drugie i trzecie miejsce zajmuje drużyna kolejno Amadeus i Bokka.pl i trzeba przyznać, że chyba zwłaszcza ta druga drużyna po odrodzeniu się w tym sezonie, no jest to jakieś tam zaskoczenie. No i trzeba też przyznać, że drużyna Amadeusa, która jest Beniaminkiem, więc tak jak mówiłeś wcześniej, że z reguły Beniaminkowie są skazani na to, że nie będą walczyć o medale, tutaj jest wyjątek. No tak, Amadeus tutaj faktycznie drugie miejsce, tytuł wicemistrzowski, czyli tak jak Paweł Tryka mówił, że oni mierzą w awans, no to udało się ten awans wywalczyć. No, Bokka już w zeszłym sezonie pokazywała, że naprawdę jest tutaj solidną marką. Było wtedy miejsce w środku stawki. Teraz, i problemy ze składem. Tak, teraz udało się dołożyć coś ekstra. No i to poskutkowało tym, że zaprocentowało w tym, że no, będą oni odbierać medale. Największy plus tej ligi dla Ciebie? No, poza właśnie drugim, trzecim miejscem, no to Korkociagi. Niespodzianka, chociaż też jest to ciekawa sytuacja, ponieważ to też jest Beniaminek, a jednak troszkę inaczej jest oceniany był potencjał Amadeusa, a Korkociagów. No natomiast też Korkociagi troszkę spuchły na koniec sezonu, parę tam strat punktów, no i przez to nie udało się wywalczyć tego medalu. Tak jak wcześniej wydawało mi się, że pizzeria, wracając do Ligi B1, że pizzeria będzie dla Ciebie największym zaskoczeniem, tak tutaj w ciemno obstawiam, że no, grupa partner zdecydowanie na minus. No, całkowicie się nie spodziewałem spadku tej drużyny. W ogóle nawet nie rozważałem przed sezonem, czy nawet w połowie sezonu możliwości spadku tej drużyny do niższej ligi. No, ale jednak tutaj też rzadko, jednak ten skład był optymalny. Dużo tam problemów kadrowych, no i... Trzeba przyznać, że wszystko mieli w swoich rękach. Ostatni mecz również z Bokką, która walczyła o brązowy medal. No, nie udało się, przegrali, także no...
Zobaczymy, jak sobie będą radzić, bo to tak wiadomo. Dziwnie będzie patrzeć na grupę partner w Lidze, bo no. Wiemy, że jeżeli tylko chłopaki będą się zjawiać w optymalnym zestawieniu, no to w zasadzie to nie powinni mieć problemów. Na połówka Ligi B, to spokojnie, no a tutaj no zobaczymy, jak sobie będą radzić. Oprócz grupy do Ligi C spada drużyna Liftmet i NZS UEK. No UEK tam... Myślę, że... Jeden sezon, tak, ale oni na pewno liczyli na coś więcej. Te wyniki jednak były rozczarowujące, no i pojawiły się kłopoty tam z frekwencją. Były dwa chyba oddane walkovery, no i tak to się wszystko złożyło na to, że UEK leci, co jest według dla mnie rozczarowanie, ponieważ był to jednak mistrz z C1 z wiosny. No tutaj nie zaprezentował się tak, jak wszyscy tego oczekiwali. O krok od spadków w zeszłym sezonie był Liftman, no w tym sezonie już się nie udało i tak. Drużyna na wiosnę. Tak, no ale tam Liftmet akurat od samego początku balansował tam na granicy, najczęściej był jednak w tej strefie spadkowej, no także tutaj raczej tak analizując cały sezon nie może być mowy o zaskoczeniu. Ale pamiętać będziemy o ostatnim spotkaniu i zatarciu tego całosezonowego, nie najlepszego wrażenia i zwycięstwie z Anderem. No zupełnie tutaj to było nieoczekiwane, zwłaszcza, że tutaj skład jakoś specjalnie się nie różni od tych z poprzednich kolejek, a jednak udało się naprawdę pokazać pazur i tutaj ograć zdecydowanie wyżej notowanego rywala. Przechodzimy do Ligi C. Przed sezonem Homebroker, JMG, JMG, Homebroker. Już mamy odpowiedź na to pytanie, zdecydowanie Homebroker. No, Homebroker tutaj zdominował te rozgrywki, komplet zwycięstw, tak jak mówiliśmy przy okazji Ligi A, rzadko się zdarza, a tutaj naprawdę tam rywale, ci najgroźniejsi Home byli groźni, to JMG, Omega, to przecież nie są byle jakie ekipy, tylko też przecież solidne marki, już znane w FLS-ie. No, ale tutaj udało się wywalczyć ten tytuł. No, Boguckiego tutaj postawa też miała dużo, myślę, duży to był plus dla Homebroker, no on tutaj w wielu meczach brał na siebie te barki, jednak... Wiemy, że we wcześniejszych, jak występował w Lidze B i w Lidze A, nie zawsze się zjawiał na spotkaniach, tutaj jednak jego frekwencja była na wysokim poziomie. Tak, nawet jak kilku zawodników tam ze składu brakowało, to Bogucki starał się jednak być, nawet nieraz jak grali sześciu, no jednak widać, jak jeden zawodnik tutaj no, w Lidze C może zrobić naprawdę sporą różnicę. Na drugim miejscu drużyna JMG Futbol, no myślę, że Grzesiak nie jest zadowolony. No myślę, że na pewno nie jest, no jednak dwie porażki, 6 punktów straty, no to raczej nie było tutaj z czym dyskutować. Home przecież pierwszym mistrzem FLS sezonu jesiennego, także tutaj no Grzesiek musi coś pomyśleć, ponieważ no, jeżeli chce odgrywać wiodącą rolę jego zespół w Lidze B. Podium zamyka z brązowym medalem drużyna Omegi i jest to swego rodzaju zaskoczenie, aczkolwiek zawsze uważałem, że jest to drużyna spokojnie na Ligę B, więc powiedzmy sobie szczerze, że to jest dla nich optymalna pozycja, jeżeli chodzi o Ligę C. Tak, no, i medal jak najbardziej zasłużony. No, aczkolwiek ważył się do ostatniego dnia rozgrywek. No, odetchnęli na pewno z ulgą, po jak zobaczyli wynik Jaglacji, no bo tam wszystko w swoich rękach w zasadzie miało niemal, żeby zająć to miejsce na podium w końcu. Które to już raz. A tutaj no niestety przegrali z Jaglacji, no i kończą po raz trzeci z rzędu na czwartym miejscu, to jest niesamowite po prostu. No myślę, że Rafał, wczoraj patrzyłem na niego, no bardzo zły był po tym spotkaniu i widać było, że nie jest zadowolony. No sam się starał, biegał, strzał w poprzeczkę, miał bardzo, bardzo ładna bramka była, gdyby mu to weszło, no natomiast no, zwyciężyć się nie udało, no i... Na pewno jest bardzo rozczarowany. Z Ligi C1 spada drużyna Big Time, Kraków Knights oraz ZP Tartak. No, Big Time dobrze zaczęło potem i tylko coraz gorzej, że tam kilku chyba 7 albo 8 meczów ostatnich się nie udało wygrać, no to w ogóle tutaj nie ma o czym dyskutować w przypadku takiej drużyny. Nie jest chyba niespodzianką, że do Ligi D spada drużyna Kraków Knights, która w ostatnim tygodniu oddała mecz walkoverem. Tak. No i można powiedzieć, że to było takie już taki gwóźdź do trumny dla tej drużyny. To jest taki można powiedzieć w końcu pewny spadek, bo raczej tutaj nawet jak będą jakieś przetasowania, rotacje w tych składach Ligi C, no to Kraków Knights się nie utrzymają. Im już to oni tak balansowali właśnie na krawędzi już kilka sezonów, chyba trzeci albo czwarty spadek to jest ich przecież. No i w końcu zawitają raczej do tej Ligi D. No dla ZP Tartak to ja myślę, że gracze tej drużyny to bardziej jako przygodę traktowali tą swoją obecność na trzecim szczeblu, ponieważ oni z piątego miejsca awansowali, także tutaj no na pewno się cieszą, że jakieś punkty im się udało zdobyć. I fakt, nie, w niektórych spotkaniach nie, w ogóle nie odstawali od swoich rywali, także myślę, że wyrównane boje to powinni, tak, myślę, że powinni być mimo ostatniego miejsca zadowoleni ze swojej postawy. Największy plus, minus tej ligi dla ciebie?
No plus jednak ten Homebroker, postawa Homebroker, naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie zagrali. Taka zdecydowana dominacja, tak? Tak, no tutaj też bym, gdyby nie nieudany ten początek sezonu, Jaglacji mógł wymienić, ponieważ też ta końcówka 5-6 meczów wygrali, no i wywindowali tu na piąte miejsce. No natomiast rozczarowanie, no to chyba to Kraków Knights jednak, no bo to... Warto tu jeszcze wspomnieć o Tygrysach, które bardzo długo zajmowały ostatnie miejsce w tabeli, a w samej końcówce sezonu podreperowały swoją pozycję, no, ostatecznie kończą na 9 lokacie. Wzmocnili się troszkę, zaczęli przychodzić takim no, poważnym składem, no i to od razu przyniosło efekty. Przechodzimy do Ligi C2, tutaj na pierwszym miejscu zdecydowanie Galeko Team, mimo jednej porażki, i to była porażka na samym początku sezonu, jak wiemy, z różowymi panterami, która ostatecznie nie miała żadnych konsekwencji. No oni, lider tabeli praktycznie od początku do końca. Szczerze powiem, że ja ich obstawiałem przed sezonem na właśnie, że sięgną po tytuł mistrzowski. No udało się tutaj im to osiągnąć. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tą drużynę, tam nie ma takiej jednej postaci, która by się zdecydowanie wybiła ponad szereg. I tutaj rządzi kolektyw, widać, że... Zdecydowanie tutaj rządzi kolektyw. Wielu zawodników ma dobre statystyki w tej drużynie, także tutaj no, kapitanowi udało się to bardzo fajnie poukładać. No i to zresztą w poprzednim sezonie też oni fajnie się prezentowali i w tym potwierdzili, że i C-Liga im jest straszna, także teraz spróbują na zapleczu Ligi A. No, natomiast myślę, że wzmocnienia składu jakieś muszą być, ponieważ fajnie się grał w Lidze C, natomiast Liga B to jest już troszkę właśnie inna bajka. Jestem ciekaw postawy Galeko w Lidze B, bo rozmawiałem z Grzyszkiem, to on powiedział, że wzmocnienia będą na pewno i powiedział też, że w niedalekiej przyszłości chcieliby coś zawojować w Lidze A, więc jestem ciekaw, na ile to będzie takie... Zobaczymy. Realne. Mm-hmm. Tuż za zwycięzcą Ligi, a więc Galeko Różowe Pantery, a na miejscu trzecim Wybrzeże Klatki Schodowej. No, czyli tak raczej chyba zgodnie z przewidywaniami. Te drużyny były wymieniane w gronie faworytów. Tam dołożyć jeszcze można by było do tego Emitel. No i rzeczywiście te cztery drużyny cały czas od początku do końca utrzymywały się tam w czubie tego tabelu. Chociaż Wybrzeże warto tutaj przypomnieć, do samego końca musiał drżeć o ten awans. No i Katedra dość niespodziewanie zawaliła ten ostatni mecz z Blackhawks, no i straciła szansę na brązowy medal. Którzy też grali o życie, no to trzeba wspomnieć, że to był mecz dla nich o utrzymanie, więc mecz tak by podwójną stawkę. Z Ligi C2 spada drużyna Haftkampu, Wiktorii i Kaplinu Kraków. No dla mnie przyznam szczerze, że Kaplin minus, tutaj... minus sezonu w tej lidze to jest Haftkamp. No jednak tak dobrze zacząć, trzy zwycięstwa z rzędu mieć, naprawdę tutaj potem 8 meczów im się ostatnich nie udało wygrać. No i Darek Piwowarczyk po ostatnim meczu mówił, miał prośbę do organizatorów, no jeżeli będą znowu jakieś przetasowania, no to oni w końcu chcą spaść do tej Ligi D, no bo oni trzeci sezon są pod kreską, trzeci raz im się nie udaje utrzymać na boisku, więc widocznie nie zasługują na grę na tym poziomie. Dla mnie osobiście, jeżeli ja bym miał wskazywać minus, to jest to Kaplin, który zawsze drużynę tą zawsze uważałem za taką solidnie grającą, być może nie o czołowe lokaty, natomiast środek tabeli myślę, tak, że tutaj Kuba, jeżeli się zgodzisz, to w ogóle ten komplet Spadkowiczów jest dość zaskakujący, no bo i Wiktoria, no tak, i Kaplin. Sezon po sezonie Wiktoria spada coraz niżej. Tak, tak, dokładnie, choć a skład się nie zmienił, a to przecież to tam grają chłopaki, które były w stanie tam... No, dwie, trzy nowe osoby chyba. Tak, no i ale oni przecież walczyli o środek tabeli w Lidze B, nagle spadają do C, w C też sobie nie radzą, no to nie wiadomo co, nie wiadomo jak to będzie też wyglądało w Lidze D. No Kaplin też, no jest przecież tam potencjał spokojnie na środek tabeli, na tutaj kończy się na ostatnim miejscu, więc słabo. Największy plus? No plus tej ligi, mimo wszystko wydaje mi się, że Katedra. Mm-hmm. Tak, piąte miejsce, no nie byli wymieniani w gronie tutaj tych czołowych, jak i raczej tam przewidywania były walka o utrzymanie, no góra tam jakaś może miejsce w środku stawki, no natomiast... Do samego końca walka o medale. Do samego końca walka o medale, no niestety przegrana, ale myślę, że tam Grzesiek Kiełbasa może być z postawy chłopaków swoich zadowolony. Minus to Wiktoria? Minus Wiktoria, no tak jak mówię, dla mnie cała trójka Spadkowiczów jest zdecydowanie poniżej oczekiwań się spisała moim zdaniem. W Lidze C3 pewne mistrzostwo Addentu i tutaj trzeba też przyznać, że no, Mazi postarał się o to, żeby drużyna
no w zasadzie bez większych problemów zdobyła to mistrzostwo. Wiemy, że do pewnego momentu kroku dotrzymywała drużyna Comfort Tools, która jest chyba jednym z większych plusów tej ligi. No tak, no tam oni chyba ten początek sezonu troszkę przespali i to zadecydowało o tym, że tych tytułu nie mają. No natomiast myślę, że Maz jest tak ambitnym tutaj menadżerem zespołu, że dla niego koniec sezonu bez kompletu zwycięstw na pewno nie jest pełnym sukcesem. Natomiast z medalu, ze złotego medalu na pewno się bardzo cieszy. No i zobaczymy teraz, jakie będą ruchy tam w Addencie, czy tym składem będą. Wiadomo, że Mazi ma dość szerokie znajomości, więc zobaczymy, czy będzie wzmacniał zespół, czy jednak będzie próbował tymi zawodnikami zawojować B-ligę. Tak jak mówiłem, drugie miejsce Comfort Tools jest to dla ciebie zaskoczenie. Wiemy, że przed sezonem niewielu stawiało Comfort jako drużynę, która może awansować do Ligi B, natomiast kto spojrzał na kadrę i historię, no już wiedział, graczy, mógł przypuszczać, że zawojują. Tak, tak. No tutaj trudno mówić o zaskoczeniu, o drugie miejsce. Pokonali w końcu jako jedyni Advent w lidze, no więc myślę, że tytuł wicemistrzowski jest dla nich w pełni zasłużony, natomiast na pewno będą mieli do siebie sporo pretensji właśnie o ten nieudany początek sezonu, no i tam wtedy te potracone punkty, no i tam porażka chyba potem jeszcze po drodze z Asami się zdarzyła, też dość nieoczekiwana, przecież Asy też nie były wtedy w najwyższej formie, no i stąd drugie miejsce, co i tak jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem. Podium zamyka drużyna Sensus Med Canarinhos i mimo wszystko jest to jakiś tam plusik. Wiedząc, kto tam gra, wiemy, jak wzmocniła się ta drużyna, ale no, czy podium od razu niewielu chyba zakładało. No, myślę, że tak. Tutaj Witek naprawdę stworzył dość ciekawy zespół. Chociaż wiadomo oczywiście, że w obliczu jego kontuzji tutaj dowodzenie przejął Damian Wieczorek. Ściągnął też kilku swoich kolegów, no i to zaprocentowało. No, zaczął pojawiać się nawet Mateusz Wąż pod koniec sezonu, więc kto wie, czy jeżeli Wężyk będzie chodził regularnie w lidze B, no to na pewno Sensus Med sobie w niej poradzi. Tak, patrzę na czwarte i piąte miejsce w tej lidze i przyznam szczerze, że przed sezonem spokojnie można było zespół Asów, a także 95 Tez Marcina Lutra stawiać nawet w roli faworytów ligi. No, 95 ostatecznie jest... poza podium. Tak, tak. No, tutaj o ile Asy, no to jeszcze aż takiego zaskoczenia nie ma. Natomiast no 95 Tez to zespół przecież złożony głównie z zawodników, którzy mają dość bogate doświadczenie w lidze A. No a tutaj sobie jednak nie poradzili. Tu też chyba zadecydował, jeżeli dobrze sięgam pamięcią, ten początek sezonu, pierwsza część sezonu, gdzie jednak przegrali kilka tych spotkań, no i potem to jednak te straty w tak wyrównanej lidze, bo trzeba przyznać, że bardzo mocna Liga C3, no ciężko było nadrobić. Ja rozmawiałem chwilę z Dominikiem Labzikiem i powiedział mi, że oni to wycofanie się Rzymły i wznowienie rozgrywek w Lidze C pod nową nazwą traktowali jako takie odrodzenie się powolutku. Mhm. Chcieli skleić defensywę, chcieli poukładać sobie to wszystko od nowa, żeby awansować wyżej i mówił, że jest mega rozczarowany. No to będą jeszcze, mają jeszcze czas, bo jeszcze jeden sezon na pewno spędzą w C-lidze, także jeszcze coś tam, no i z nad czym pracować, myślę tam. Do Ligi D spada drużyna Gracie Ogacie, Rzezimieszki, Łobuzy, a także Agma. No Agma tutaj drużyna wycofana. Rzezimieszki i Gracie Ogacie, no od początku sezonu w strefie spadkowej, no to ciężko było tutaj coś przewidzieć, że tam nagle wypalą z formą i uda się tutaj jakieś wyniki ciekawe osiągać. Natomiast Rzezimieszki w wielu meczach strzelał sporo goli, wiadomo, że tradycyjnie kulała zawsze u nich defensywa, tam 10 czy tam 15 goli straconych w meczu to nic, zawsze tam 7-8 się udało strzelić, także no tutaj dysproporcje jednak między ataką a obroną u Rzezimieszków są spore. Przechodzimy do Ligi D1 i tutaj ligę zdominował jeden zespół, Kropiński Pompy, 13 spotkań, 13 zwycięstw i można powiedzieć, że tak jest. No, kompletna dominacja. No ale to tak, tu w ogóle jak ktoś w zasadzie można powiedzieć, że nie ma o czym mówić. Jak ktoś tutaj jest obeznany w realiach FLS-owych, zobaczył kadrę tego zespołu, no to od razu wiedział, że no tutaj nie będzie za bardzo kto miał nawiązać z nimi rywalizację, tam tylko chłopcy i Orzeł, no to chłopcy 0,8, Orzeł 3,14, no to nie ma o czym mówić, pewny zasłużony tytuł Król Strzelców, Król Asyst. No, trzeba przyznać, że no, najlepiej dla tych chłopaków od razu by było, jakby przeskoczyli do Ligi B, bo tak naprawdę tam się mogą zacząć jakieś. No zobaczymy, jak w C, chociaż też raczej, jeżeli utrzymają ten skład, to nie przewiduje większych kłopotów w Lidze C. No właśnie, na drugim miejscu chłopcy do bicia i na podium kończy TB Edukacja B. No, chłopcy do bicia, tam troszkę zawirowań w trakcie sezonu, kłopoty tam ze składem, niespodziewana porażka przecież z Grand Parade, która też pokomplikowała sprawę, ale mimo wszystko no, wynik naprawdę bardzo przyzwoity, drugie miejsce. Zobaczymy, znając tutaj kapitana, zobaczymy, czy będzie miał zapał do dalszej pracy, znaczy do dalszej gry w tym zespole, czy utrzyma ten zespół w FLS-ie. Jakiś będzie miał na pewno, czy to będą chłopcy do bicia, no to jeszcze zobaczymy.
Trzecie miejsce TB Edukacja, zaskoczenie? Zaskoczenie, mimo wszystko. Spodziewałem się jednak, że tam będzie Orzeł, na tym trzecim miejscu skończy. No, chyba większość się spodziewała. Tak, no ale tutaj dość dobrze sobie radziła ta TB Edukacja, równy sezon, bez takich większych spektakularnych spadek, które by mi zapadły w pamięć przynajmniej. Także tutaj no, zasłużone to miejsce, 29 punktów, niezły wynik. Tuż za podium kończy drużyna CCKS Chłopy i trzeba przyznać, że nie wiem, jak tą drużynę rozpatrywać, bo z jednej strony Stadzich jest na walkę nawet w Lidze C o środek tabeli. Tutaj skończyli poza podium, ale kilka fantastycznych, wyrównanych bojów. No, 5 ostatnich meczów wygranych, tam 40 ponad strzelonych, 5 straconych, więc w ostatnim spotkaniu sezonu przecież rozgromili Januszu 18-0. No i też nie wiem, jak ich sklasyfikować. Przecież oni na te mecze, co wpadki potrafią zaliczyć zdecydowanie niżej na tym MLM. No, zwycięstwo 12-0 z Orłem, to szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem do końca, nie mogłem uwierzyć, że... No dokładnie, a przychodzą przecież takim samym składem, no to ja nie wiem, czy to... No to tu chyba faktycznie widać, że to dyspozycja dnia jest po prostu w ich przypadku decydująca. Na ostatnich trzech miejscach... A nie, no na ostatnich trzech miejscach jest okej. No bo co, zamykają? Mówić tu o tym? Tu Orzeł to nie, Husaria na plus, można powiedzieć. I że rozczarowanie Jubi jest sensible. Plus, minus jeszcze na jeden. Skończyliśmy o Chłopach, tak? Mhm. Gdybyś miał, Piotrek, teraz wskazać tutaj największy plus i minus tej ligi? To tutaj cię trochę zaskoczę, no bo dla mnie plus Błękitna Husaria. Naprawdę po bardzo kiepskim tym sezonie wiosennym, teraz cztery zwycięstwa, remis, tak. Bardzo przyzwoicie tutaj, no, jestem zaskoczony bardzo na plus postawą tej drużyny. I minus, no to moim zdaniem dwa ostatnie miejsca UBS, Sensible Soccer. Sensible przecież chyba na wiosnę piąte miejsce, UBS wiadomo, no jest to marka już FLS-owa, od bardzo, bardzo dawna grają w tej lidze, no a jednak coś w tym sezonie w tych drużynach, no nie poszło. Nie, tak patrzyłem kilkukrotnie na drużynę Sensible i naprawdę ciężko mi wytłumaczyć ich tegoroczny wynik, bo tam jest, naprawdę potrafią grać w piłkę. W trzech czy czterech meczach przegranych musieli sobie radzić bez pęczka, także bez swojego lidera. No natomiast on potem wrócił, nie wiem, czy miał kontuzję, czy z jakichś innych powodów był nieobecny, natomiast wrócił i też dalej sobie ta drużyna nie radziła. Tutaj faktycznie te wyniki są na pewno poniżej możliwości tej drużyny. Przechodzimy do ligi D2, tak jak w D1 bezapelacyjne zwycięstwo Krupińskiej Pompy, tak w B2, w D2 drużyna Bad Boys, no poza zasięgiem reszty. Tak, no i bardzo oni zawsze wąską kadrą, 7 osób, nie wiem, czy kiedyś tam było 8 na meczu. Raz, tak co rozmawiałem z Dawidem. No to mieli wtedy... Natomiast złapały kłopoty i z powrotem przychodzili wcześniej. Kłopoty bogactwa, natomiast bardzo fajnie, super grają, naprawdę, no tam przerastali tę ligę o co najmniej o kilka długości, wyprzedzili tą konkurencję. Fajnie bawili się tą piłką, było nieraz widać, że to nie jest, że nie grali, żeby za wszelką cenę strzelić te bramki, tylko kombinowali, różne takie ciekawe rozwiązania stosowali, także widać, że bawili się tą grą i no fajnie się naprawdę na postawę bardzo dużo zrobimy takiej pod publiczkę, co może tak, no dużo się podobać. Dużo tam ładnych goli, czy to piętką, czy jakieś strzały finezyjne, także no naprawdę. Jedną z drużyn, którą można było przewidywać, że nawiąże walkę z drużyną Bad Boys, była drużyna Shamrocka, ale no, trzeba przyznać, że do pewnego momentu prowadziła wyrównaną walkę. Starała się dotrzymać tempa, no ale przy tak grających Bad Boys no, nie było to możliwe, żeby do końca sezonu tam rywalizować z nimi skutecznie. Zresztą potwierdzeniem tego był bezpośredni mecz, który miał miejsce chyba w 13 tygodniu rozgrywek, tak. Zdecydowana wygra na Bad Boys. Tak. No, natomiast tutaj takim małą nagroną pocieszenia dla Shamrocka jest dość chyba nieoczekiwana korona Króla Szczelców dla Roberta Waśnika, który w ostatniej kolejce załatwił sprawę strzelając, zwłaszcza 16 goli czy 17, no to i pozbawił właśnie tutaj korony. No, chyba nikt się tego nie spodziewał. Rozmawiając z Dawidem Rupą, no to rozmawialiśmy tak chwilkę, mówił właśnie o tym, że przynajmniej klasyfikacje asystentów obie i wygrają. Strzelców wygrają, natomiast ostatecznie no to się nie udało. I nawet patrząc na ten mecz przecież z Shamrocka SBB, no to w trakcie nawet tego spotkania Waśnik no nie wierzył, że to jest możliwe, w stanie jest coś takiego osiągnąć. No a jednak tu wpadł jeden gol, drugi, piąty, ósmy, no to grać zaczęli na niego koledzy, no i udało się. Na miejscu trzecim drużyna Packer Box i tu też warto wspomnieć, że w ostatnim dniu rozgrywkowym ta drużyna pokonuje w stosunku 4-2 Heinekena i dzięki temu zapewnia sobie brązowy medal. No tak, tutaj historia naprawdę no, niesamowita, ostatni mecz, ostatnia
kolejka, ostatnia minuta i gol na wagę brązowych medali, no super, na pewno jak oni są zadowoleni, zasłużyli, myślę, tę swoją postawą przez cały sezon, bardzo, bardzo taka solidna drużyna. Myślę, że też w Lidze C sobie powinni tam w okolicach środka stawki sobie powinni spokojnie się ulokować, no natomiast na pewno nie byli zachwyceni tą bramką w końcówce Nosacze, którzy swoje zadanie wykonali, pokonali tam pewnie Black Team, no natomiast musieli tutaj liczyć na stratę punktów przez Parker Box. Co się nie stało. Waldemar Chwastek tutaj, lider drużyny przez cały sezon, naprawdę skończył z przytupem, zapewniając medal swojej drużynie. Gdybyś miał pokusić się o największy plus i minus tej ligi? No myślę tutaj właśnie, że plusem no to Bad Boys, ich postawa, naprawdę aż taka dominacja. Czyli kolejny raz wyróżniasz drużynę, która deklasuje resztę rywali. No tak, no bo tutaj po prostu w takim stylu wygrywali te swoje mecze, no że trudno ich nie docenić. Packer Box jak najbardziej, Nosacze też, no bo wiadomo, że Nosacze powstali z jakiejś tam części z Pelikanów, które sobie radziły średnio w tej lidze D nawet, a tutaj nowa drużyna, nowy twór, kilku nowych zawodników przyszło i wypaliło to czwarte miejsce, czyli sukces, awans jest. Także no coś, czego Pelikany nigdy nie doświadczyły, awansu do wyższej ligi. Największe rozczarowanie? I czemu szósty zmysł? No szósty zmysł tutaj ja sam się przyznam bez bicia, typowałem na tytuł mistrzowski przed sezonem, myślałem jednak, że Kamil Małek tutaj kolegów swoich ściągnie i że to będzie jakoś wyglądało zdecydowanie lepiej. No właśnie, to doświadczenie wcześniejsze powinno było zaprocentować, chociaż w jakimkolwiek stopniu. Tak, wiemy, że jak już zjawiali się na meczach, no to Kamil brał tą grę na siebie, natomiast no to było za mało. No tam strasznie dużo chaosu w tej grze jednak było, tutaj no ciężko było coś... Ciężko w ogóle coś powiedzieć tak naprawdę dobrego o tej drużynie. Jeszcze te oddawane walkovery pod koniec sezonu, no to wszystko tak sprawia, że no jest to minus. Podobnie zresztą moim zdaniem jak CBB, które bardzo nieudany powrót do FLS notuje ostatnie miejsce. No jest to doświadczona drużyna, ma doświadczonych zawodników w składzie na tutaj ostatnie miejsce i praktycznie no tam tylko te dwa zwycięstwa, no to w tych dwóch meczach się zaprezentowało całkiem nieźle, a pozostałych, no to wysokie porażki. Tak na koniec Ligi T2 myślę, że warto tutaj wspomnieć jeszcze o kapitalnej dyspozycji ABB w ostatnich tygodniach. Mm-hmm. Drużyna ta wygrywa różnicą dwucyfrowej ilości i przyznam szczerze, że... Nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło zaliczyć meczu na zero z tyłu, a tu nagle dwa z rzędu. To jest coś niesamowitego. Gromią rywali, ale tu... Cały czas tym samym składem. Tak. I nawet Marcin Krzyżowski broni u nich ostatnimi czasy. I sobie radzi na pewnie pozycji goalkeepera, więc trzeba przyznać, że... No tutaj też Przemek Toroń, świetna dyspozycja, mnóstwo goli strzelanych. No także i to wszystko właśnie się złożyło na to, że ABB końcówka sezonu ratuje tak jakby obraz całych rozgrywek, ponieważ w sumie no dziewiąte miejsce też, tak jak mówię, ja zawsze mi się wydaje, że te doświadczone drużyny, które już jakiś czas grają w FLS-ie, no jednak mają już na tyle tego ogrania, że powinny tam coś więcej dać od siebie, jakieś wyższe miejsce zajmować, no a jednak to jak widać w przypadku wielu drużyn, no to jest za mało. Przechodzimy do Ligi D3 i tutaj mimo nieosiągnięcia kompletu zwycięstw, to zdecydowanie mistrzostwo trafia do drużyny Deep Blue. Jedyny zespół w stawce bez porażki. No, ciężko mi cokolwiek takiego pewnego o tej drużynie powiedzieć. Ona była zaskoczeniem w zasadzie, ta jej postawa już na początku, kiedy nie traciła prawie w ogóle bramy, przecież chyba dwa albo trzy mecze mieli na zero z tyłu. Warto tu wspomnieć, że też doświadczeni gracze grają, ponieważ to są gracze z przeszłością występujące w innych drużynach. Tak. Więc to nie są osoby, które są nowe. Anonimowe, tak. No zgadza się, no udało się to na tak poukładać, że no, skończyli na pierwszym miejscu. Tutaj przede wszystkim opierali się na grze defensywnej, ponieważ tam aż tylu goli jako mistrz, no to 63 gole jak na mistrza strzelone, no to nie jest aż tak dużo. Nie jest. No natomiast no, dużo potknięć też mieli rywale, na Deep Blue grało najrówniej, no i nagrodzona została ta drużyna. Miejsce drugie to drużyna Kurwa da Morte, miejsce trzecie z brązowym medalem ławka rezerwowa. No, jeżeli mówisz o tym, że niewiele możesz powiedzieć o graczach drużyny Deep Blue, no to co powiedzieć o graczach ławki, którzy wiemy jak budowali tą drużynę przed startem. No to dość była taka specyficzna łapanka na różnych forach czy coś, no ale proszę, no taka dość chaotyczna wizja tutaj rozwoju drużyny, a udało się rzutem na taśmę w ostatnim meczu, pokonując Witorię, no wywalczyć brązowy medal, czyli de facto odnieść znaczący sukces. No bo i też trzeba przyznać, że są tutaj w tej drużynie gracze z przeszłością futbolowej Lidze Szóstek. Oczywiście. W różnego rodzaju zespołach. Tak, tam najwięcej bodajże ze szkolnych nawijaczy jest zawodników. Natomiast tutaj te też
specyficzna drużyna, bo tam się przewijali, przychodzili zawodnicy, grali mecz, dwa odchodzili. Odchodzili, tak. Przychodzili nowi, także no ciekaw jest. Ale w końcu się wykrystalizowała taka. Wykrystalizowała się. 9 osób, które zaczęły chodzić i można powiedzieć, że to one zrobiły ten brązowy medal. Dokładnie, tak jest. No bo to, przecież końcówka sezonu to dzięki świetnej postawie w ostatnich meczach ławka rezerwowych zawdzięcza to, że trzecie miejsce zajęła. Natomiast kurwa Damorte, no to świetna defensywa tutaj. Kapitalna postawa. Niskie wyniki w ich meczach. Niskie wyniki w większości tych spotkań. Świetnie tutaj Maciek Dzięgiel, znakomity sezon ma za sobą. No tam dokładał od siebie z przodu Daniel Silva, który 20 bodajże 4 gole strzelił w tych rozgrywkach, więc połowę dorobku całej drużyny. No i myślę, że zasłużenie. Tutaj nie ma wątpliwości, że to jest zasłużone miejsce. Tuż za podium drużyna Vittorii, a także Biegun Sport. I trzeba przyznać, że zarówno jedni, jak i drudzy chyba spodziewali się, no zakładam, że przynajmniej brązowego medalu. No ja myślę, że na te dwie drużyny padła zdecydowana większość głosów w BetSixie, jeżeli chodziło, było typowanie mistrzów przed sezonem. No a tutaj jednak mocne zaskoczenie. Czyli minus, no czwarte, piąte miejsce to znowu nie jest jakieś nie wiadomo jakie rozczarowanie, natomiast tutaj myślę, że zwłaszcza... Jedni drodzy podejrzewam, że o medalu myśleli minimum, więc... Na pewno, no a nie udało się. Ostatnie miejsca w lidze D3 to drużyna Ecolab, ROK, a także Los Amigos. Los Amigos jako jedyna drużyna nie zdołała zdobyć nawet punktów w tym sezonie. No tak, tutaj no 13 przegrać meczów w lidze D, no to nie jest powód na pewno do dumy, natomiast no, tytuł wicekróla Strzelców zdobył Badylak na otarcie US, także on od początku faktycznie wyróżniał się tutaj na tle tej ekipy, która jednak też nie zaliczyła jakichś porażek w wielkich rozmiarach, no natomiast przegrywała regularnie, no i nie miała szans na opuszczenie tego ostatniego miejsca. Ecolab, no chyba nieco rozczarowanie, Maciek Kruś widać ma kłopoty tutaj z poukładaniem gry tej drużyny, sam też no w kilku meczach się nie popisał. No i Ecolab chyba się jeszcze gorzej spisał niż na wiosnę, także no... No na pewno nie zakładałeś tak niskiego miejsca, tak, jeżeli chodzi o tą drużynę. Tak, no jest to jednak, już jakieś doświadczenie mają bramkarza naprawdę z ogromnym doświadczeniem w FLS, no i tutaj myślę, że poniżej możliwości. To tyle, jeśli chodzi o sezon jesień 2017. Dzięki Piotrek za wizytę i za pomoc w omówieniu poszczególnych lig. Dzięki za zaproszenie. Was wszystkich zapraszam na Zawodnika Tygodnia, Najlepsze Zagrania Tygodnia, a także Futbolową Ligę Śmiechu. Natomiast korzystając z okazji, chciałbym jeszcze zaprosić do zapisów na Puchar Ligi, które nadal trwają. W każdej chwili można zgłaszać swój zespół. Zapraszamy po więcej informacji na naszą stronę internetową. Dzięki serdeczne za ten sezon i do zobaczenia na wiosnę. Do zobaczenia.